Białoruś rozpoczęła ćwiczenia wojskowe w pobliżu granicy z Ukrainą i NATO, w tym Polską. Potrwają one trzy dni. Manewry wojskowe odbywają się w dwóch obwodach: Homerskim i Grodzieńskim. Ma to być sprawdzian gotowości bojowej sił zbrojnych kraju. W ćwiczenia zaangażowanych jest co najmniej trzech tysięcy rezerwistów. Doniesienia medialne mówią również, że uczestniczy w nich także pewna liczba Wagnerowców, którzy po rozwiązaniu przez Kreml tzw. grupy Wagnera mieli zostać na Białorusi. Przed tygodniem inspekcję batalionu czołgowego przy granicy Białorusi z Litwą przeprowadził sam Aleksander Łukaszenka. Według relacji pytał dowódcę północno-zachodniego dowództwa operacyjnego o potencjalny atak na tzw. przesmyk suwalski. Miał również oznajmić, że każda prowokacja na granicy zostanie zatrzymana zbrojnie. Jak wskazują eksperci, to jasny sygnał polityczno-wojskowy, który został wysłany do sąsiadów, m.in. do Polski. Przesmyk suwalski, od dawna nazywany Bramą Grodzieńską, to kluczowy obszar dla lądowej obrony państw bałtyckich w sytuacji potencjalnego konfliktu Rosji z NATO.